Wychowanek Unii Tczew Mateusz Biskup wywalczył dla Polski srebrny medal na Mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Wraz z Mirosławem Ziętarskim był drugi w finale A dwójek podwójnych. Polacy ścigali prowadzących od startu do mety Włochów. Na finiszu zbliżyli się do rywali, ale ostatecznie ich nie dogonili. Drugie miejsce biało-czerwonych było niezagrożone. Mateusz, gratuluję znakomitego wyścigu. Srebro to jest ogromny sukces w Mistrzostwach Europy. Szczerze mówiąc, to czuję, że cierpiałem niedosyt, ale na pewno ten medal też cieszy. Wiedzieliśmy, że nas stać na sporo. Pływaliśmy naprawdę szybko w porównaniu do pozostałych, lecz w tym finale za bardzo pływaliśmy wodą gdzieś na początku i nie udało się już to zrobić. 3 tygodnie temu w Serbii, w Belgradzie, dobyłeś drugie miejsce w Pucharze Świata, ale w osadzie czwórce. W tej samej osadzie, w której startowałeś w Igrzyskach Olimpijskich. Teraz trochę byłem zaskoczony, jak zobaczyłem, że startujesz w dwójce. To jak to jest? To jest nowy sezon, więc tak jak szukamy optymalnych składów, trener próbuje wyłączyć właśnie czwórkę i debla, które będą reprezentowały poziom światowy. Dlatego ciągle są zmiany. Też nie wiadomo, jak pracujemy na przyszłym pucharze. Wszystko zależy od trenera, ponieważ to on ustala i on poszukuje tych właśnie najbardziej optymalnych składów. Czy realne, czy możliwe jest to, że przeniesiesz się na stałe z czwórki na dwójkę właśnie z Mirosławem Ziętarskim? To zależy od niego. Świetnie się pracuje z Mirkiem. Dogadujemy się nie tylko na wodzie, ale również poza wodą. Jeszcze raz gratulacje za wicemistrzostwo Europy i życzę powodzenia w kolejnych startach w sezonie. Łącznie polscy wioślarze wywalczyli 5 medali. Biało-czerwoni zdobyli 1 złoty krążek i 4 srebrne, co dało im 5. miejsce w klasyfikacji medalowej.